Dzień Kartofla jest takim zwieńczeniem tych imprez plenerowych letnich i możliwość podglądania prac polowych, czy uczestnictwa po prostu w tych pracach, bo wszyscy tutaj mogą dostać kopaczkę i samodzielnie te ziemniaki wydobyć z pola, to jest taki magnes, który przyciąga, bo jesteśmy w centrum aglomeracji, mówimy o skansenie, że to jest wieś w mieście i właśnie możliwość zobaczenia tego, jak dawno temu wyglądały te prace polowe, jak dawno temu żyli nasi przodkowie. To jest właśnie magnes, który przyciąga. Własnoręcznie można wiele rzeczy tutaj wykonać, doświadczyć i pielęgnować te tradycje. I to jest właśnie to, co świadczy też zwykle o sukcesie tej imprezy. Na wykopkach to ja 50 lat temu i więcej uczestniczyłem, natomiast od tamtego czasu to jest pierwszy raz. No, szło 10 osób z workami, zbierało się. Potem się dzieliło, no różnie to tam bywało. To była cała impreza całodniowa z wyżywieniem, ze wszystkim, bo to zawsze ten, kto brał na przykład sąsiadów na wykopki, to on po prostu zapewniał nam jakiś transport, wyżywienie, coś do picia. Super, super. Wspomnienia z dzieciństwa. Wszystko mniej więcej tak jak kiedyś było, natomiast więcej pracy rąk, nie było tylu maszyn jeszcze. No ciężka praca była, natomiast to wszystko wakacyjne takie przygody były. No jest to coś, czego nie znam. Mąż gdzieś tam pochodzi właśnie z takich rejonów wioski i zawsze mi opowiada, jak to u niego wyglądało, a teraz no, mogę zobaczyć to w praktyce. Na pewno fajny sposób na spędzenie niedzieli. No i ogólnie no, sama atmosfera jest fajna. Zawiera dużo witaminy C, zawiera fosfor, potas, żelazo, magnez. Ziemniak jako gatunek jest jeden, Solanum tuberosum, natomiast jest bardzo dużo odmian. W Krajowym Rejestrze to jest ponad około 140 odmian. Można by powiedzieć, że jadalnych jest około 100, pozostałe są to odmiany przeznaczone na pasze.